Serdecznie w dzisiejszym odcinku znajdujemy się przed piękną moją rezydencją. Bardzo piękną, najładniejszą w Polsce. Co? No to nie jest twoja rezydencja, to jest moja rezydencja. Nieważne. Nieważne. Nie, moje jest, co wy gadacie? Dobra. A w ogóle co jest w tym odcinku? Frytki, już ci coś mówi? A dzisiaj z tymi frytkami, żejemy frytki, tak? Odcinek jest, żejemy frytki i co? Dobrze, może ja się przywitam po prostu. No nie, dobra, ja mogę ja. Witam państwa, bardzo serdecznie, jestem kamerzysta. Witam państwa jeszcze serdecznie, jestem Jaszczur. Witam państwa, bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku będziemy robić challenge, kto zje najwięcej frytek z McDonalda. Mamy ogólnie zamiar zamówić 150 paczek frytek, co, dużych frytek. Żeby je wywalić, zmarnować pieniądze. Nie, i to nie, po prostu chcę to zrobić bardzo ekskluzywnie. Dodatkowo, za każdą zjedzoną paczkę każdy uczestnik dostaje 50 zł, tak, żebyście mieli jeszcze większą motywację, a za zwycięstwo 1500 zł, także cóż. Szykuj pieniądze. Ja wiem, że stracę dużo pieniędzy. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału, bo do końca wakacji chcemy wbić 1 000 000 subskrypcji, no i ty możesz nam w tym pomóc. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić państwa do oglądania, bo debili, tutaj jest chmara. To co, największe zamówienie w historii tego kanału, no chyba największe na YouTubie. Myślę, że jest to na świecie. 150 paczek frytek. Dzień dobry! Dzień dobry, co tam Dzień dobry, poprosiłbym 150 paczek frytek. Dużych. Słucha? 150 paczek frytek bym poprosił, bo jestem bardzo głodny. Dużych. Tak, nie za bardzo, za dużo trochę. Nie za dużo. Bo będziemy do restauracji zamówimy. Bo ja jestem głodny strasznie, pani mi musi dać 150. To zaproponuj kanapki, a nie frytki. Nie, chcemy ja frytki, bo ja mam uczulenie na te kanapki. Dobrze, poproszę, słucham zamówienia. 150 paczek dużych frytek bym poprosił. Zapraszam do środka. Dobrze, pani myśli, że jestem nienormalny i muszę iść do środka. Dobrze. Cóż, Mariusz poszedł złożyć zamówienie do kasy, bo okazało się, że takich zamówień nie przyjmują. Nie wiem dlaczego, jestem zdziwiony, no ale weźmiemy 150 paczek frytek. Także no cóż, widzimy się już jak będziemy wyciągać zamówienie. Ty drejasz robisz, przepraszam ciebie bardzo. Przecież mieliśmy tam frytki załatować. Sam sobie kupiłem. Ale nie czaisz, że ty będziesz mieć płacone za to, że będziesz jeść? Ale ja chcę hamburgera normalnego, a nie same frytki, jak wieśnia. Dobra, mamy całe zamówienie. Jest naprawdę tego dużo. Nie. Oni nie chcieli na początku w ogóle nam uwierzyć, się śmiałam i tak. Bo żeśmy weszli. Ogólnie to wydaliśmy 1350 zł. Także 1352 zł i 3 grosze. No bo wzięliście sosy, ale i tak nie możecie sosów użyć. Jak nie? A tylko ketchupa? Woda. Nie. Dobra, przygotujcie sobie po jednej paczce frytek, za każdą zjedzoną paczkę frytek po 50 zł dla każdego. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli zasady. Kto zje najwięcej, wygrywa 1500. Czemu nie posłuchaj? A czemu ty zawsze się pytasz i chcesz więcej pieniędzy? Bo jesteś pazerna. Dobra, zasady są proste, naroliście sobie wody już. Wszyscy są przygotowani. Wszystkie zasady tak naprawdę znacie. W każdym razie możecie używać jedynie ketchupu. Były sosiki no tutaj. Gdzie masz wielka sosiki? Gdzie masz wielka sosiki? Gdzie schodzi? No, powiedziałem, że nie można sosików na leczu. Jak ty nie nagrywałeś już całe wylizałaś pudełko. Dobra, Wiolka, dawaj te sosy, bo ja wiem, że ty będziesz podjadać z tymi sosami. Ale także... no to specjalnie je dalej odłożyłam, o co ci chodzi? Nie, Wiolka. Gdzie mam lać ketchup? Bo ja nie lubię po frytkach. Gdzie masz lacz ketchup? Na stół. Na rękę sobie nawet. Na rękę. Na brodę. I do oka, nie? Tak bym proponował. Na brodę. Dobrze, możesz polać sobie na opakowanie od frytek. Bierz się po jednej paczce i zaczynamy challenge. Dobra, to ja sobie poleję trochę ketchupiku. A już zaczęliście, tak? Już zacząłeś. Otwieram. No dobra, start. Łatwiej się otwiera, jest bardzo dobry. Znaczy nie macie ograniczenia czasowego, wiadomo, no jeżeli wszyscy już skończą i zostaniecie sami, no to wtedy kończymy. Ja już dzisiaj jadłem na przykład ktoś zje wszystkie zanim my na przykład... Nie, jest jeszcze tutaj kolejnych 50 paczek, czy tam 70, nie wiem ile dokładnie. W każdym razie, jeżeli będzie potrzebna dokładka, ta dokładka na pewno będzie. Te frytki są ohydne, już wiem, że dużo ich nie zjem, ponieważ są przetłuszczone. Nie, to wygadacie, dobra. Ale co to ma być, bajka dla ciebie, Dreja? To ma być dla ciebie nagroda? W ogóle, ja dostaję za te pieniądze. Przepraszam, spróbuj sobie. Ale my walczymy o pieniądze, czemu wy narzekacie? No bo mi nie smakuje, no dlatego narzekam, bo mi nie smakuje. No i nie wygram, no i jestem zadowolony. To ty chcesz jeszcze wygraną i jeszcze macie smakować? Ale ja nie muszę wygrywać. Ma wnioski podniebienia, dlatego nie smakuje. Powiem tak, Jaszczur zjadł ostatnio 50 nuggetsów, więc masz ciężkiego konkurenta tutaj tak naprawdę. A czemu? A oni też? A nie wiemy jak on je, nie? A ten właśnie, no nie wiadomo jak. Na przykład się podobnie, wiesz. Ja zjem ze dwie paczki. A ty też nie brałeś udziału. Dobra, już zjadłeś jedną paczkę? Nie, to jest... Ty nawet nie ruszyłeś jej. A jak u was?
ja mam tyle. Frytki są ogólnie zimne, odechciało mi się. No wbrew udziału, wbrew udziału. No to dobrze, nie musisz. Dredzias, po prostu się nawpieprzałeś przed odcinkiem, bo zapomniałeś, że będziemy nagrywać taki odcinek. Oczywiście, zjadłeś, tak? Ja mam odpadek. A ty co? Co ty robisz? No. Jezu, co ty robisz? Jeszcze mam z podłogi jeść, ty jesteś niepoważny. Koniec tego. Frytka się daje, nagraj to. Nagraj Sinkę. To już jest zimne, to jeszcze uwalone. Dobra, Sinia też bierze udział. Dobra. Ja już drugą miałem. Nie no, zabieraj to, no nie może drugą jeść takiej ilości. A tam potem będziesz miał sraczkę u świnie. Kamerzysta drugą już wziął. Co on zrobił z tymi frytkami? No zjadłem, co miałem zrobić. Nie, dobra. Oszukujesz? I za takie oszustwo... Oszukuję. Powinieneś zostać dyskwalifikowany. Ale co my... Wstań. Wstań. No wstań. No wstań, zobaczcie co on zrobi, wstań. Wstań i pokaż, co masz w kieszeni. Co, mam telefon i telefon. Tak, telefon? Dobra. To jest telefon? To jest telefon? To jest telefon? Dobra. O, ty brety, jak nie. Dobrze, jeszcze raz zrobisz coś takiego i obiecuję ci, zostajesz zdyskwalifikowany. Patrzcie na niego. Ale ty, pak, gadaliśmy tutaj z tobą i on wykorzystał moment, że się w ogóle na niego nie patrzyliśmy. Tak, dobra, powiem tak. Idą w łeb, zjedliście po dwie paczki, tak? Aha. Czyli macie po stówie. Jak wam idzie? W jakim etapie jesteście? Powiem tak, Jaszun na razie jest na dominacji, u ciebie jak? Najbardziej z tego wszystkiego smakuje mi woda. Z tych frytek, z tego ketchupu, z tego wszystkiego. Zjadasz jeszcze paczkę? Zarobisz te 50 zł? Zarobisz te 50 zł? Jakby było stówę, to bym się pośpieszyła, ale... Pośpieszyłabyś się? No. U mnie jedna już pokonana. No, coś czuję, że zwycięzcą ty raczej nie będziesz. A ty? No ja ten, ja na razie się rozgrzewam, ale zaraz szybko nie pójdzie. No i jak wam idzie? Trzecia paczka, ale ty jesteś dobry, ty jesteś konkret, nie? On z tobą wygra raczej. Nie wygra? Nie. Myślisz, że dasz szansę na szanę? Jak ja na nie patrzę, to się od ciebie konkurować. Ja też zaraz trzecią będę miał. Ja też trzecią będę miał zaraz. Co? To. No to... Dobra, dyskwalifikacja, nie? Zostajesz zdyskwalifikowany. Za co? Nie dostajesz ani złotówki. No za co, kurwa? Wszyscy tu uczciwie robią, a ty oszukujesz. Proszę nie przeklinać. Dobrze, zdenerwował mnie, tak? Te frytki są niedobre, tłuste dupy i mu rosną i tyle będą mieć z tego. Dobrze, zostałeś zdyskwalifikowany 0 zł. Do widzenia. Nie, to ty zostałeś zdyskwalifikowany. No. Trzecia? A? Ty zacząłeś już czwartą, czy nie? Raz, dwa, trzy, no tak, czwartą. On na razie zaczął pierwszy, czwartą. Także jest przed tobą. Bo ja se ketchup lałem. Ale jak cię mierzy. A ty, jak tam? Druga na razie dopiero kończę, ale ja bym ich sprawdził, to jest podejrzane, to jest tak szybko jedzą. Nie, oni serio tyle jedzą. No ja akurat... Po Jaszurze bym się nie spodziewał, no ale po nim... No, to chyba widać. Po Jaszurze nie pamiętasz ile nuggetsów wciągnął... Ale dlatego mówię, że bym się nie spodziewał przed tym, jak nie wiedziałem. A, ogólnie świnia się cały czas o mnie ociera i wymusza na mnie frytki i mnie bije. Naprawdę, Karina? Nawet 50 zł nie zarobisz? Ja zarobiłam. Przynajmniej hejterowi nic nie muszę wypłacać, dyskwalifikacja. Zresztą, no starałem się być w porządku, tak? No dobrze. No dobrze, lecisz z kolejną? Nie, już chyba nie mam zaraz siły. Konserwator jest na prowadzeniu, nie? Jednak też czuję, że dużo nie. No taki cwaniak były. Bardzo dosyć te pierwsze. Taki cwaniak. Jakby mieli dosyć frytek, tak samo jak nuggetsów ostatnio. No i co, Karinka, wymiękasz? No patrz, prawie już zarobiłam 50 zł. No zarób stówę na paznokcie. Ja zarobię. Ja nie mam pieniędzy na paznokcie. No, ostatnio zacząłeś chyba zarabiać dużo na tych współpracach, co? A ty po co tu przyszedłeś? Nie będziesz oszukiwać, nie pomagaj. Ale... Dobra, wyjdź stąd. Jezu, ale ty jesteś ham, wiesz? Nie, jesteś oszukcem po prostu. Chciałbym sprowadzić na Zumbowę, żeby on też oszukał. Dobra, a wy? Raz, dwa, trzy, cztery? Raz... Nie. Mamy porówno. Macie po 5 paczek? No, tak, szósta. Trzy, szósta, co? Aha. Zarobiła 50 zł. No oni zarobili już 250. Problem. Moje 50 zł. Słucham? No przecież jedną zjadłem. Nie zjadłeś. Za oszustwo to kopa w dupę. Ale za oszustwo zostaje zyskowany. Ale jedną nie oszukałem. Nie, powinien oszukałeś. Zapłacać za oszustwo. To jest niemożliwe, jak oni mają pojemne żołądki, nie? Nie wiem, czy już jest. Co, odpadasz? Serio odpadasz? One są po pierwsze niedobre, to już nawet żołądek mi nie chce ich przeżywać. A ja jeszcze przyzwyczaiłem, że one tak smakują. Wiolka! Nie, jestem pełna. No dobra, ta pełna na pewno jest. A wiecie, że Wioli żołądek przeżuwa? No ja tak opowiedziałam, Boże. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Wiolka odpadła, zdecydowała, także no cóż. Nie, dobra. Mi nie zależy. No jeszcze zgoń na Wiolkę. No. Nie słyszałam, że to Wiolka. Nie zależy, ja kończę, nie? Odpadasz też? Nie zależy. 50 zł. Nie zależy. Pff, no dobra, ty ile zjadłeś? Dwie zjadłem już, teraz trzecią zaczynam. Dobra. Ale już nie mdli od słuchania. Że co? Już ciężko mdli. A Karinka jak ci idzie? Nie tam brzmi. A ile masz?
pół, no nie dużo ci zostało do tej stówki. No zjedz, zjedz. Mówił, że podje ci... Dobra, idź stąd, Mariusz. Ale ja nic nawet takiego nie powiedziałem. Idź stąd, dobra. Ja się skupiam na nich, wiem, że i tak nie oszukuję, czy skupiam się na nich i... Idź stąd. Ja jestem uczciwy. Ile macie tych paczek dokładnie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ósmą paczkę jedź. Tak. Oni to jedzą. To jest nienormalne. Patrzysz na nich, nie? Cały czas. No, odejdź stąd. Przemyca. Ja wiem, że namawia. No, już handluje paczkami. Ale jaka to jest różnica, skoro oni walczą między sobą? No bo mi kasę tak... Znaczy, żadna, nie ma... A mamy rywali, co? Spójrz na nich. Oni naprawdę są, kurde, to jest wielka walka internetu, nie? Że dla mnie to jest obrzydliwe ogólnie, nie? Karinka już od nas... Słówka! Jak się cieszy! Zeżarłaś, tak? No zjadłam, no. Poproszę trzecią. Trzecią będziesz jadła? No a co? Jak to jednak pieniążki lepiej smakują, tak? Mariusz, odejdź. Odejdź, weź go dredziarz. Ja nie będę się zapychał. No co, mam rzucić w niego szklanką? No, ja bym rzucił, jak miałbym pustkę. Wielka, później sprzątasz. Odejdź, proszę cię, Mariusz. To jest jej pasja. To odejdź, tak. Ja wiem, że ty próbujesz. Karina. Jesteś pewna, że ty chcesz to na pewno zjeść? Trzy pokonane już. Trzy pokonane? Tak, czwarta zaczęta. Czwarta zaczęta. Już w połowie jesteś prawie. A wy ile? My się dobrze bawimy. Jedzenie za darmo. No dobra, ale ile? Myślę, że za darmo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewiąta. Nie dość, że za darmo. Ale jedzie w łeb cały czas. Nie dość, że za darmo, to jeszcze płacisz. Jak nie, się... ja mam mniej od niego. Na pewno mniej? No pokaż. Nie wiem, policz. I co, to jest dziesiąta, tak? Tak. Wy jesteście chorzy. Ty liczyłeś. Jesteś chory, jesteś chory. Obrzydliwy przy tym. Skusił, zabrał paczkę. Co? Paczkę zabrał jedną. A, już następna. Kto zabrał paczkę? Mariusz. A po co Mariusz ci paczka frytek? Po co ci frytki? Chcesz podłożyć? Wyjmuj to, wyjmuj to. No i dobra, podejdziesz tutaj i obiecuję ci, że zostanie zdyskwalifikowana osoba, do której podejdziesz. Ej, w tym momencie mówię wam na serio. Osoba. Krzesło mi się złamało. Osoba, do której podejdzie Mariusz, automatycznie odpada. Macie go odgonić, jeżeli go nie odgonicie, odpadacie automatycznie. Widzisz tą nogę? Widzisz? Złamało się. Ja tego sama krzywa jak i twoja. Krzesło ze stalowym tym nóżkami. No myślę, że po tych 8 paczkach ci starczy, żeby krzesło odkupić, nie? A czemu ja? Dobrze, jak ci idzie? Która to jest? 11 chyba. Wy jesteście chorzy, nie? On ma więcej. No i bo już poszedłem po grzechu. No są myśli, że oni z 11 paczek to zaraz zamiotuje, nie? Dobra. Ile? Czwartą dasz radę? Czwartą. No powinienem dać radę, ale... A ty, Karinka, nie dasz radę. No trzecia. Powiem ci tak. To bardziej ci więcej na stół poleciało niż zjadłeś. Nieprawda. Paczki. Naprawdę. Nie. No tak. Powiem ci tak. W życiu nie jadłem nic gorszego, nie? Ale pieniądze lepiej smakują. No właśnie, tego jem. Coś. Kto wysypał te frytki? Ty, to on przed chwilą widziałem. Wcześniej, ale nie chciałem być wyjął tą paczkę, co przed chwilą zabrał na górę. On oszukuje, on wysypuje. Ja nie oszukuję. Dobra, wysypałeś i widziałem. Nie. Cofnę na kamerze. Dobra, cofnę na kamerze. Wysypał, ja widziałem. No i co obejrzałem nagranie? Co? No co obejrzałem? No widziałem, że wyjąłeś paczki i dosypałeś frytek. Dobra, idź stąd. Za marne 50 zł oszukiwałeś, bo wiadomo, że byś dużo nie zjadł. Oni są w stanie, ale... Dobra, daj spokój, idź stąd. No, kto jest żałosny, ten jest żałosny. Dobra, w każdym razie, no macie kosmiczny wynik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... Nie, dziesiątą paczkę jedź. Także nie jedenastą, także nie dodawaj sobie, dziesiąta paczka. Ja ją kończę. No dobra, no to skończyłeś dziesiątą paczkę. Dla mnie to jest nienormalne. 10 paczek to jest dla mnie chory wynik. Dobra, wracamy za chwilę, jak będzie już coś wiadomo, bo na razie coraz wolniej po prostu to jedzą, więc nie ma czego nagrywać. Okej, dobra, tutaj dzwonią dwa pajace do nas podczas nagrywek, także... I tyle też nagrywają w ogóle. Jak nagrywają? Ogólnie, możecie wiedzieć, że sprawę zgłosiliśmy do odpowiednich służb, bo nękacie nas o której godzinie? O pierwszej w nocy? No. Co za patologia w ogóle? O pierwszej w nocy. No, pierwsza jest. Także mamy twarze nagrane. Dziękuję bardzo. Teraz wracałem po chwili, ale ten coś ruszył, wam powiem. Bo to jest taktyka. Jaka to taktyka? Jest taktyka, że jem powoli, ale zjem dużo. Ale teraz coś przyspieszyłeś. Jak on je teraz jak popieprz, nie? Bo my już się trochę tam przejadł. Ile masz już? Raz, dwa, trzy, cztery, teraz piątą kończysz, bo tak? Bo się zapchali, już nie da porady więcej. No ja się zapchałem, to ktoś mi tak, ten smak już tak. Dobra, ile masz? Już mi się 13? 13. Ta jest 14, nie masz takiej zajawki na jedzenie jak na początku po prostu, bo już się tak przejadło. A ty ile masz? No nie pamiętam, muszę policz. Wy grubo lecicie, kiedyś skoczycie, widzisz co oni w ogóle robią? Obrzydliwe to jest... Ja nie wiem, czy oni to dla pieniędzy robią, czy... Ja nie wiem dlaczego oni to robią.
Teraz zwycięstwo. Szósta paczka poszła. Szósta paczka poszła, siódmą zacząłeś. A wy jak? To jest dla chęci zwycięstwa, nie dla kasy. Ale żeby wygrać. Ale jak można tyle zjeść? Miętliwa sobie jest wam niedobrze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedyna, dwana, trzyna. Trzynastą paczkę kończysz? Nie, ty wiesz, to jest 13 paczka. Ty masz o jedną więcej od niego, bo liczyłem. Zaraz go zapomnę, tak. Bo on jakoś przyćwiczył. Czyli to jest 14, tak? Tak. Dobra, ja wracam, ja wracam dopiero z nagrywaniem, bo mi bateria pada, muszę podładować trochę baterię, wrócę po prostu. Radziarz mnie zmotywował. Jak będziecie już odpadać, po prostu, no. Bo już wydaje mi się, że dużo więcej tego nie zjecie. No i jak? Ile masz paczek? 9. 9 paczek, ale nie, już 10 nie dobra, stara, proszę. Bez kitu. Wy jesteście coś normalni. Jak wy możecie tyle jeść? Ile macie? Raz, dwa, trzy, cztery. Ja nie wiem, to jest dla mnie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. To są 15. 15 paczek zjedliście, tak? Gumowatych, twardych, no, niedobrych, ohydnych frytek. Takie chrupiące, cieplutkie. To tutaj nie nadążyłbyś z dowożeniem. To ja bym chętnie to wcinał, ale to jest takie kapcie, to są, już tego się nie dojesz, ja nie wiem. Czy... No dobra, runda finałowa, ty dostajesz 450, runda final. Zaczynamy. Ja tak już, naprawdę on jest... Ja już mam dosyć tych frytek po prostu tego, bo to jest już niedobre. To jest okropne. Ja wiedziałem, że jaszczur jest chory i dużo je, ale nie wiedziałem, że ma aż tak rozwalony żołądek. Wydaje mi się, że jakbym z nim wtedy konkurował z tymi nuggetsami i zamiast mnie byłby ktoś... Konserwator. Na przykład taki konserwator, to by było to samo. Cieliby się równo. Ja myślę, że oni by mogli stać po nuggetsu. Może tak. Byśmy dogrywkę zrobili. Łeb w łeb by się cieli i by była konkurencja taka, że szok. No, to jest chore, nie? Co robicie aktualnie? Aż jest nieprawdopodobne, jakbym to oglądał, to bym pomyślał, że to jest jakieś ustawione. Patrz. Jesteś chory, nie? Ja bym chętnie ustawił ten film, ale nie trzeba, oni są chorzy. To już jak skarpet. Jesteście naprawdę chorzy. Jesteście kurwa chorzy. A to jest obrzydliwe, nie? No to jest obrzydliwe. Nie, w tym momencie jesteście obrzydliwi. W sensie, nie to, że mnie naciągnęliście w tym momencie na po 750 zł. Jazda, sprytko. Jazda. A ty 16 jest, tak? Tak. Ja zaraz kończę i Ja już widzę, że on już miał odruch wymiotny, ale dalej to nie wiem dlaczego. Nie mu się beka, człowieku, to jest aż obrzydliwe. Już siedzi tutaj, ale wcina. O, ty to jesz, ale już widać, że nie możesz. Ty jesteś chory, nie? Ja lubię wcinać, ale już mi to nie smakuje po prostu, bo to smakuje jak stare skarpety, jak to tak długo leży. Na siłę już to wpycham. O, już mu się cofa. Mu się cofa, nie mam. Chyba do łazienki idzie. No, idzie do łazienki. Idziesz? Nie. Cześć, Jaszczur! Nie. Idzie, idzie do łazienki. Idzie. No to już na pewno pójdzie zmiotować, ale ja się mu nie dziwię, ile on zjadł. Dobra, wygrałeś konserwator, nie? Ile zjadł Jaszczur? 8, 9, 10, 11, 12, 6. I udawał, że 16 paczek. 17. 17 paczek. A ty ile? Ile wy zjadł? 18. Masz jeszcze frytki? No, są tam zapakowane. No to daj, bo co? Ale wygrałeś. No, to fajnie wiesz. No, słuchaj, to płacisz dalej za te paczuszki, co? Za resztę paczuszek płacisz, czy nie? No, teoretycznie tak, ale na pewno coś to jest? No to daj jeszcze dwie paczuszki, stówka się przyda. 20 paczek. No daj jeszcze dwie paczuszki. W ogóle znajdź mi rywala w ogóle w mojej wadze, bo on waży trochę więcej ode mnie, więc to w sumie nie jest sprawiedliwe. W ogóle znajdźcie jakiegokolwiek rywala, bo na was rywali chyba nie ma. No daj jeszcze dwie paczuszki. Serio, chcesz to zjeść? Wiesz, że on daj jeszcze dwie paczuszki. On jest chory, nie? Tak? Na nich nie ma rywali. Ale on waży i tak dwa razy pokaż więcej ode mnie, bo uznaje, że to jest i tak ja wygrałem. No waży dwa razy więcej od ciebie, ale to nie zmienia faktu, że wygrał. No to robimy dogrywkę w takim razie. Zostało jeszcze 50 paczek z tyłu, jeżeli byłbyś na tyle odważny, żeby zjeść, do tej pory zjadłeś 18 paczek. Zaczynamy dogrywkę. Dobra, nie będę panu nagrywać, bez sensu. Jak ja zjesz po jednej grzyce. No widzę, no już zauważyłem to dawno temu. 19, zjesz 20? Ile się zostało? No już kończę. Dobra. Może i chcesz jeszcze jedną? Nie, szybeczka mi wystarczy, nie dodatkowo. Dziękuję. Macie hajs. Tak, no tak, ty ile zjadłeś? 17, tak? 18. Coś tak czułem. 17. 17. 17, on zjadł 18. 17 zjadł. On zjadł 20 chyba. No teraz, po dogrywce ty zjadłeś 17. 17 zjadłem, bo jeszcze było to jedno rozdarte z keczupem. Nie, zjadłeś 17. Nie, 18. Ile zjadłem? 18. No to wy byliście równo.
A kto powiedział, że nie? Ja go tego nie wiem. Ale on poszedł zrezygnował, poszedł się zżygać. Aha, czyli zjadłeś 18. Tak. Ale chyba nie pełnej. No pełnej. Jak ty patrzyłeś? Ale dobra, w ogóle po co ty się z nim kłócisz? Nie wierzysz w to, że zjadł? Dobra, nieważne. 20 par. Dobra, no nieważne, może mi się coś pomyliło. W każdym razie on i tak jest zwycięzcą. Jeszcze zjem jedno, patrz, dla ciebie. Dobra, co chcesz powiedzieć? Na sam koniec. Dziękuję wszystkim fanom, że do mnie wierzyli. I nie wiem, jak powiedzieć. Żeby zostawili sobie. Jest mi niedobrze. Tak, subika tam na dole zostawcie. I jedzcie ciepłe frytki. Ciepłe frytki, jedzcie z maka.